Siema, ostatnio dużo osób pyta, skąd mam oświetlenie, jakie mam shadery, tego typu pytania, więc dzisiaj sobie odpowiem na to pytanie. W zasadzie no to linki macie w opisie. Jak oświetlenie zainstalować, shader, no to poradników jest mega dużo, tylko to akurat, jak mówiłem no zawsze na każdym live'ie, no to jest mieszanka dwóch oświetleń. Chcę rozpakowywać normalnie. Tutaj macie oświetlenie od młodszego i z tego sobie bierzecie environment. Tutaj macie dokładny poradnik nawet, jak to zainstalować. Otwieracie moją paczkę. Bierzecie color grading. Z góry przepraszam autora tego to color grading. Jeśli jest to z kogoś oświetlenia, znaczy na pewno jest z kogoś oświetlenia, tylko nie mogę znaleźć tego oświetlenia, więc sorry. Z góry przepraszam bardzo. Macie te shadery. I to wklejacie sobie, to sobie wklejacie cała filozofia i wchodzicie sobie do farminga. I gdy już weszliście do farminga, możecie zobaczyć, że gra prezentuje się tak. Albo tak. Bo tak prezentuje się bez shaderów, czyli dość nieciekawie, że tak powiem. No, włączacie sobie shadery. Wszystko prezentuje się tak, sobie się przejedziemy, wam pokażę. Ja będę pokazywał, że w sierpniu jest takie oświetlenie, w innych miesiącach takie, bo to nie ma sensu. Według mnie wygląda to bardzo ładnie. Jak zresztą przez wielu osób uważane. Zajedziemy tylko tutaj. No i co, no nic więcej nie ma co opowiadać. Wszystko wiecie. Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać. No i to było tyle. Nie ma co sobie więcej opowiadać. Taki prezencik mało ode mnie. No i dziękuję za uwagę. Do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.